Przyjaciele, powtórzę po moim mistrzu. Królestwo Boże nie jest z tego świata. To, co widzicie, to, co widzą wasze oczy, przeminie. Ale Królestwo żywego Boga nie przeminie. I Jezus powróci. Jeszcze chwila i Jezus wróci z powrotem. I nie wróci w takiej formie, jak 2000 lat temu, jako małe dziecko. Ale wróci jako potężny Bóg. Moje pytanie do ciebie. Czy jesteś gotowy na powrót Jezusa? Czy poznałeś osobiście Jezusa? Nazywam się Anita Rochniak i 5 lat temu pojednałam się z Jezusem osobiście. Ja osobiście, ja Anita Rochniak. Osobiście. Będę ci to podkreślać, bo to jest bardzo ważne. Osobiście. Nie grupowo, nie rodzinnie. Osobiście. Od zawsze byłam wychowana w systemie religii i myślałam sobie, że jak będę w miarę dobrym człowiekiem, który wykonuje jakieś tam rytuały religijne, słucham się rodziców, zbieram dobre oceny, to będzie wszystko w porządku, bo na tym świat się kręci, aby być jakimś tam dobrym człowiekiem. Inni znowu myślą, że wystarczy wierzyć w jakąś siłę wyższą i będzie wszystko w porządku. Ale chcę ci powiedzieć, to nie w twoich siłach. To nie w twoich siłach tkwi ten sekret. To chodzi o Jezusa. Całe życie próbowałam się wystarać, aby cokolwiek zdziałać, aby zasłużyć. Czy u Boga, czy u innych ludzi. Ale nastał taki czas, że miałam tego dosyć. Bo człowiek, który nie zna Boga, ma górki i dołki. Jest dobrze w życiu, myśli, że jest okej. Podwinie ci się noga i jesteś skreślony w swoich własnych oczach. I ja też tak miałam, przyjaciele. Ale pewnego wieczoru ja zrozumiałam, że to nie chodzi o mnie w ogóle. I ja wtedy zawołałam szczerze do Jezusa. Zawołałam do Niego. Tak naprawdę ja nie wiedziałam, czy On jest, czy Go nie ma, ale mówię, jeśli jesteś, to przyjdź i zmień moje życie. Bo widzisz, ja robię to, co każą w kościołach. Chodzę na mszę, spowiadam się, ale wiem wewnętrznie, wewnętrznie cierpię i wewnętrznie wiem, że nie daje mi to ukojenia. Bo kiedy zasypiam, to wyję w poduszkę i czuję się samotna. I chcę ci powiedzieć, że wtedy Duch Święty przekona mnie o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. On wewnętrznie przekona mnie o tym, że to nie jest zależne ode mnie. Nie jest nic zależne od moich ani dobrych, ani złych uczynków. I przekona mnie o tym, że potrzebuję pokuty. Potrzebuję spokutować z tego, że żyłam bez Boga żywego. Ja żyłam w systemie religii, ale to nie chodzi w ogóle o to. Musisz personalnie zawołać do Jezusa. Ja się upokorzyłam. Ja zapłakałam nad swoim własnym życiem i przeprosiłam Boga za to, że Go nie znam. Ja przyjęłam Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i wtedy narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. I chcę ci powiedzieć, że każdy potrzebuje Jezusa i każdy potrzebuje narodzić się na nowo. Każdy potrzebuje, aby jego duch został odrodzony. Ale twój duch zostanie odrodzony nie wtedy, kiedy będziesz robił dobre rzeczy, bo opierasz się na swoich uczynkach. Jezus Chrystus, Bóg, Syn Boży, przyszedł na tą ziemię, aby cię zbawić. On wiedział, że człowiek
według swoich uczynków nie da rady na nic. Na nic nie da rady. Człowiek jest upadły, a więc musiał zejść Bóg na tą ziemię. I On na krzyżu Golgoty poniósł karę za każdy twój grzech. Za każde twoje przewinienie, które teraz cię wewnętrznie męczy. Za to wszystko, co ciebie dociska. On wziął na siebie każdy twój grzech. Każdy, każdy. I możesz być wolny. Ale Bóg dał też ci wolną wolę i możesz wybierać. Możesz wybierać świadomie. Bo Bóg chce wolnych ludzi. Przybliżyło się do ciebie dziś królestwo. Pokutuj i uwierz w moje słowa. Jeszcze dziś zawołaj do Jezusa. Jeszcze dziś spokutuj z tego, że tak naprawdę żyjesz bez Niego i że Go potrzebujesz. Uwierz też w to, że On umarł na krzyżu za twoje grzechy. Ale też wstał z martwych w ciele po trzech dniach. I jest Bogiem panującym i żyjącym. Ustanów Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz zbawiony. I będziesz przygotowany na Jego powtórne przyjście. Bo On wróci. I to wróci w wielkim stylu. I będzie już za późno.